Siemaneczko, ja jestem Nadimins, a w tym filmie pokażę Ci wszystkie najpotężniejsze przedmioty, które zwiększą Twój Magic Find i pomogą zdobywać kolejne, inne potężne przedmioty oraz te najpotężniejsze w całej grze. Także jeżeli filmik się spodobał, upewnij się, że mnie subskrybujesz, wtedy nie ominie Cię żaden mój kolejny materiał z D2R. A teraz do dzieła! Na samym początku wspomnę o dwóch rzeczach, o perfekcyjnych topazach oraz o runach Ist. Są to bardzo ważne dwa itemy z perspektywy Magic Findu. Perfekcyjny topaz w armorach, czyli w klatach i w hełmach zwiększa Magic Find o 24%. Nie pomylmy się, pamiętajmy o tym, że w broniach oraz w tarczach ma inne właściwości. W broniach zwiększa damage od lightning, dodaje damage od lightning, a w tarczach zwiększa 40% resa do lightning, więc tylko zbroje i hełmy zwiększają Magic Find. I runa Ist, która tutaj w broniach daje 30% Magic Findu więcej i w całej reszcie ekwipunku daje 25% Magic Findu. Więc w zbrojach, w hełmach, w tarczach da 25%, jeżeli taką włożymy do danego slota. Także to są dwie bardzo ważne rzeczy na start. I jedziemy, hełmy. Pierwszy hełm, który proponuję zawsze, 3 otwarte gniazda, 3 perfektopazy, bam! 72%, bardzo szybko, krótko na temat. Jedziemy dalej. Możemy znaleźć coś takiego jak Steel Skull, kask na 35 poziom. Zwiększa on Magic Find niebotycznie, dodatkowo daje zwiększoną szybkość ataku, wystanie życia, many, także jest ok. Następnie Shaco. Jest to jeden z najpotężniejszych przedmiotów Magic Findowych, a to dlatego i jest tak bardzo powszechnie szukany, dlatego że nie dość, że zwiększa nas Magic Find bardzo dobrze, to jeszcze zwiększa moc postaci, bo daje dwa do wszystkich skilli, atrybuty, życie, mana, damage reduction. Damage reduction zmniejsza obrażenia od fizycznych obrażeń, no jest świetne. Dodatkowo polecanym wyborem jest dodanie sobie jednego soketa u Larzuka i włożenie tam albo topazu, albo Ista i wtedy będziemy mieli 74 albo 75% Magic Findu. Bam! Immortal King maksymalnie 40% Magic Find, dwa sokety, więc możemy śmiało tutaj wsadzić znowu topazy albo Isty i mamy świetny hełm pod Magic Find. Korona Griswolda, taki już bardzo niszowy wybór, ale jest, ona sama daje maksymalnie 30% Magic Finda, dwa sokety, więc również jest tu opcja dodania sobie topazów i zwiększenia dosyć mocno tutaj Magic Finda. Mamy jeszcze Tarnhelm, który maksymalnie daje 50% Magic Finda i jeden do wszystkich skill na poziomie 15. Dodatkowo jeszcze bonus postaci Gold Finda, rewelacyjny hełm. Bardzo szybko go zdobyć, bardzo szybko można go zdobyć już na samym początku gry. Także często zapominany, ale bardzo fajny, bo jeden do wszystkich skill naprawdę to jest dużo. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o klatę. Ta sama bajka. Szukamy sobie klatki z 4 otwartymi soketami, wkładamy tam 4 perfect topazy, bam! Jest to nasz początek drogi Magic Findowej. Druga sprawa, bardzo łatwe słowo runiczne, Lemko Tyr. 3-soketową zbroję do tego potrzebujemy i ta daje nam już troszeczkę jakieś fajne statystyki. Oprócz 100% Magic Finda daje nam 300% większego tutaj zdobywanego golda, co jest też fajnym bonusem. 2 mana za każdy kill, co może być przydatne bardzo. I 10 Dexterity, czemu by nie? Kolejny tutaj tier, BOOM! Skulder's Ire. Bardzo, bardzo dobra zbroja pod Magic Find. Jeden do wszystkich skilli, fajna obrona. I bardzo dużo Magic Finda, 1,2 Magic Finda za każdy level postaci. To jest bardzo, bardzo fajny, miły bonus. Dodatkowo socket tutaj mile widziany, w którym możemy sobie dać znowu topaz albo ist. Jeżeli chodzi o tutaj zbroję, no to różnica jest 1%, także decydujmy sami. No i coś, za czym wszyscy szaleją. Boom! Tal Rasha's Guardianship. Jeżeli tutaj gramy czarodziejką, jest to nasz najlepsza zbroja do Magic Findowania. Świetne resy, świetna obrona, świetny Magic Find. No i jest to część Tal Rashy. Bardzo często mamy parę części na niej, także no jest to bardzo pożądany armor. Mój faworyt i no i świetna sprawa. Jedziemy dalej, jeżeli chodzi o bronię. I teraz zacznę od bardzo ciekawej broni, od Daggera Mewy. Mewa Ghoul, 100% szans Magic Find, 100% więcej MF-a. Na poziomie 4 można ją zdobyć bardzo łatwo z hazardu, można ją zdobyć bardzo łatwo po prostu już zaczynając grę.
i 100% naprawdę to jest bardzo dużo. Świetna broń na tak zwanego switcha. Jeżeli zabijamy bossa, powiedzmy w naszym takim sprzęcie, w którym mamy dobry damage, to w 2 sekundy przed bossem możemy zamienić bam, zamienić tutaj, zrobić tak zwanego switcha broni i tarczy i zamienić go na przykład na mewę i na jakąś tarczę do Magic Findu, ale i w tym momencie zabijamy danego bossa z dodatkowym Magic Findem i potem po śmierci bossa znowu zmieniamy na nasz poprzedni set, który zadajemy większy damage i tak dalej. To jest tak broń na tak zwanego switcha. Bardzo popularna. 100% świetna sprawa. Następnie Alibaba z najlepiej dwoma istami. Albo jakimiś klejnotami, które dają Magic Findu, ale jednak isty są the best. Alibaba daje nam 1% Magic Findu za każdy level postaci. W moim przypadku 93%, moja postać ma 96 level, dodatkowo 2 isty dają 60% więcej MF-a, więc jest to rewelacyjna broń. Jeżeli chodzi o tutaj na przykład bardzo, bardzo ciekawą broń dla czarodziejki, mamy Oculusa, który daje 50% Magic Findu, jest świetną bronią, ogólnie jest rewelacyjnym połączeniem mocy i Magic Findu. Do tego możemy dodać sobie jeden socket do Azuka, ista i mamy to. I tutaj jest coś takiego jak Gangebrizer, świetna broń, jeżeli chodzi o Magic Find. Bardzo tutaj ciekawa propozycja. Niszowa, ale jest, też może być na Switcha traktowana, jeżeli nie ma nic innego. Skull Collector, również tutaj 1% za każdy nasz level, czyli w moim przypadku 93%. Runiczna laska, już tu na koszmarze spotykana. No i przechodzimy do najlepszej możliwości, BAM! Czyli 6-soketowego Crystal Sworda. Nie musi być to Faceblade, w moim przypadku jest to Faceblade, nie znalazłem innego, ale może być to Crystal Sword. I mamy w tym momencie 6 istów zapakowanych do dziur, co daje 180 Magic Findu w jednej broni. To jest najlepsza możliwość. Barbarzyńcy mogą nosić dwie bronie, więc mogą dwa takie cacka nosić. Oczywiście nie jest najtańsze, bo 6 istów to nie są przelewki, ale jest to jakaś możliwość, tak? Jedziemy dalej. Paski. Gold Wrap, Złoty Powróz, 30% Magic Findu, zwiększony Attack Speed. Problem tego jest taki, że ma tylko 3 tutaj rzędy, jeżeli chodzi o potiony, ale możemy go sobie upgrade'ować w Kostura Dreamów o poziom wyżej, o klasę wyżej, no i wtedy jest wszystko ok. Druga opcja, Talerasha, nie dość, że świetne staty, część zestawu i Magic Find, fajna opcja. Jeżeli chodzi o rękawice, no to Chance Guardians, tylko i wyłącznie 40% Magic Findu, to jest sufit. Więc dodatkowy gold i tak dalej, świetne rękawice, legendarne rękawice. Jeżeli chodzi o buty, no to nasze tylko i wyłącznie podróżniki, 50% maksymalny Magic Find i jest cacyk, dodatkowo świetne statystyki, przebieganie, siła, vitality, piękna sprawa. Przechodzimy do tarcz. Mamy tarczę, zaczniemy sobie od Splendora, Edhlum. Tarcza tutaj na 37 poziom, jeden do wszystkich skilli, słowo runiczne to jest oczywiście jeden do wszystkich skilli, szybsze rzucanie zaklęć i 20% MF, Magic Find, dodatkowo takie tutaj taki bajer typu szybsze blokowanie, regeneracja many, leciutka, trochę więcej złota. Następnie Rym, bardzo popularna tarcza, Shael Eth, szybsze blokowanie, resy oraz 25% Magic Find i dodatkowy gold. Możemy tutaj, jak znaleźliśmy po drodze Mila Bregę, no to mamy Mila Bregę, 20% Magic Find. No i tutaj, podobnie jak w przypadku miecza, the best opcja, bisowa opcja, 4 isty w 4-soketowej tarczy. Jeżeli tej Monarsza będzie najbardziej optymalną tarczą, bo ona pierwsza, jako pierwsza może mieć 4 sokety, która wymaga najmniej siły, 156 na 54 poziomie. Mamy jeszcze The World i Aegis, Aegis wymaga 219, Ward 189, więc lepiej akurat najlepsza, najcieńsza linia opora to będzie właśnie Monarcha. Chyba że gramy Paladynem, możemy w paladyńskiej tarczy już na normalu znaleźć taką i z 4 soketami na przykład krowach na normalu i od razu zapakować tam 400. Oczywiście to jest bardzo drogie, tylko mówię, że to jest najlepsza opcja. Więc takie coś. Jeżeli chodzi o biżuterię, jeżeli chodzi o amulety, jeżeli biżuterię, no to mamy do dyspozycji na przykład nagele, które mogą, pierścień nagela, które jest bardzo łatwe do zdobycia i może maksymalnie wylosować 30% Magic Findu.
Jeżeli chodzi o ogólnie ewentualności najlepsze, możemy też zdobyć magiczny pierścień, jest taka szansa, który ma 40% Magic Findu, albo rzadki pierścień, który ma 25% Magic Findu maksymalnie, więc mogą to być lepsze opcje. Jeżeli chodzi o amulet, tutaj nie ma żadnego unikatu, żadnego tego startowego amuletu, który daje nasz ten Magic Find. Tutaj musimy znaleźć magiczny, jeżeli chcemy w amulecie akurat mieć Magic Find, to musimy znaleźć magiczny albo rzadki. Magiczny może mieć maksymalnie 50% Magic Find, rzadki może mieć maksymalnie 40% Magic Find. Na przykład mi się udało znaleźć taki, 25% Magic Find, 20 dowskich resów, 1 do Cold Skilli, dla mojej czarodziejki jest po prostu perfekcyjny. Także szukajmy, a znajdziemy. I ostatnia rzecz, talizmany. Jest jeden unikatowy talizman, jest to Fortuna Guida. Maksymalnie 40% Magic Find, dodatkowo zmniejsza ceny u kupców. Maksymalnie o 15%, dodatkowo jeszcze daje golda większego, więc jest to ciekawa opcja. Możemy nosić jeden na postać. Do Shedstasha możemy chować ich więcej, ale jeden na postać. Jest to bardzo potężny tutaj artefakt i zwiększa efektywnie Magic Find. Możemy także szukać. I to jest bardzo fajna opcja. Sprawdzajmy małe talizmany. Maksymalnie w małych talizmanach możemy mieć 7% Magic Findu bonusu, więc nie dość, że itemami, to jeszcze możemy sobie podnieść tutaj Magic Find przez talizmany. No i w tym filmie to jest totalnie wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli się tutaj przydał, to bardzo się cieszę. Po udanych łowów tutaj Magic Findowych, udanych dropów, jak coś komuś ciekawego padnie, to może napisać w komentarzu. Zawsze tutaj na streamie mamy taką tradycję, że gram sobie z moimi widzami, jednocześnie oni mnie oglądają i grają, i jak coś im padnie fajnego, no to się tym chwalimy i się jaramy, także w komentarzu też możecie napisać. Ja lubię takie sytuacje, Magic Find to jest jakby główny powód, dla którego gram Diablo. Także dziękuję bardzo, widzimy się na Twitch TV, na Dumis. No i co? Strzałeczka, mordy, strzałeczka.